Siemanko, z tej strony Kamyk, witam was w kolejnym odcinku z FIFA World. No i to, mamy skład stary, przechodzimy po prostu do spotkań nadchodzących, które przed nami, bo trzeba awansować w tych ligach coraz dalej, O, i wolne w mikrofon, pewnie mieliście takie boom, ale przechodzimy do spotkania. 34 minuta, przejmujemy piłkę w środku pola. Modrić ma piłkę, podanie do Marina. Marin szuka miejsca, gdzie oddać by strzał. Schodzi na prawą stronę, ma za dużo miejsca i taki rocket shot w prawą stronę i wygrywamy 1-0. Kolejna akcja, dośrodkowanie, sporo zamieszania. No i jak zobaczycie, jesteśmy w końcu faulowani. Diego Costa chyba został faulowany. Mamy rzut karny, no i do karnego podchodzi burza, która była za oknem. A tak naprawdę Modric. Ole się rozpadało, o my g. No, w każdym razie w Gorzowie nie ma najfajniejszej pogody teraz. Śmiesznie się zaczęło. Jakaś apokalipsa czy coś, fajnie. Dobra, Diego Costa w 76 minucie podaje do tyłu. Tam jest Turan i Turan strzela. Arda Turan strzela gola na 3-0. 88 minuta, Diego Costa dostaje piłkę. Wyprzedza tutaj obrońcę, on jeszcze próbował wślizg. Lobik i piłka wpadnie. Jeszcze deszczyk pomógł trochę na początku. Pierwsze takie uderzenie zawsze jest szybkie. Jak wiecie, zawsze w FIFA, jeżeli taki lobik robicie, to pierwsze takie dotknięcie piłką murawy jest takie szybkie. Ona, ta piłka jeszcze przyspiesza. Później oczywiście zwalnia przez wodę. No ale tak to jest. I wygrywamy pierwsze spotkanie. I mamy w końcu końcy. I przechodzimy do kolejnego. Jeżeli to wygramy, to chyba mamy awans do kolejnej, trzeciej już ligi. Więc myślę, że całkiem pozytywnie. No i co? Kolejna akcja, tym razem przeciwnika. Faulujemy go. Piękny ślizg Piqué i serio, trafiłem w piłkę i niestety jest rzut karny. Możecie to zobaczyć na powtórce. Jeszcze Piqué dostaje czerwoną kartkę za to, że zrobił idealny ślizg. No, fajnie. No i co? Rzut karny. Ja przeszedłem w prawo, ale nie rzuciłem się tam. No i niestety przegrywamy 1-0. Trybuny bardzo się tutaj ucieszyły z tego zwycięstwa 1-0. No i jak widzicie, chwilę później musiałem pozmieniać oczywiście skład, no bo nie miałem środkowego obrońcy. Za pierwszym razem mi się to nie udało, bo czasu mi nie starczyło na to. No i za chwilę będę musiał to robić drugi raz, tak jak widzicie. Burza, cicho, proszę cię, nagrywam. No i jak widzicie, tutaj już mi się udało zmienić. Wchodzi Marin, ale przeciwnika rozłączyło i nie dostałem ani przegranej, ani Piqué nie miał czerwonej kartki i mogłem przejść do kolejnego spotkania bez niczego. Także no, dzięki jej, całkiem spoko. No i przechodzimy do kolejnego spotkania. No i tutaj skład taki mieszany, nie najlepszy, więc myślę, że powinniśmy to bez problemu wygrać. No i co, zaczynamy spotkanie. 39 minuta, Diego Costa przechodzi jednego zawodnika, przechodzi, strzela, piłka odbija się po nogi Rakitica, ten tak strzela, tutaj sporo zawieszania, niestety. No nie wiem, co tu w ogóle się wydarzyło. Jeden obrońca myśli, a walić piłkę, nie gram w to, i biegł sobie obok niej. Drugi pomyślał, a to ja też, no a mój Rakitic tam, czy tam Marin przebiegł w końcu i strzelił. 67 minuta, Diego Costa sobie biega wokół jego obrońców, oddaje strzał, niestety tutaj nic się nie wydarzyło, spore znowu, zobaczcie ile to jest zamieszania, no nie wiem, no jak na Orliku, nie? I wygrywamy 2-0 po strzelaniu Rakitica. No i wygrywamy czwartą ligę, co za niespodzianka. Trzecia liga przed nami, no i 512 końców, jeszcze chyba z 10 tysięcy dostaliśmy za wygranie ligi czwartej, albo 9, całkiem mnóstwo końców, jakby to nie powiedzieć. No i przechodzimy do kolejnego spotkania, jeszcze dwa przed nami, no i tu mamy skład przeciwnika, który ma całkiem nieźle zapowiadający się skład. Gdyby jeszcze tak formację dał każdemu, to naprawdę mógłby powalczyć ze wszystkimi. No i co? 75 minuta, on dośrodkowuje. Tutaj, wow, super, brawo, mój bramkarz zachował się mega inteligentnie. Niestety tracimy bramkę. Soldado w 77 minucie strzela nam bramkę na 1-0. Jak widzicie, szybko postanowiłem zmienić formację, szybko więcej do ataku graczy, bo wiedziałem, że jestem lepszy od tamtego kolesia, tylko brakowało mi takiego napadu. No i co? 77 minuta. Wpuściłem Soldado. Soldado, który mi strzelił bramkę, to teraz postanowiłem go wypuścić. Podanie do Diego Costy. Diego Costa oddaje do Soldado. Soldado sobie schodzi, strzela gol 1-1. Także no, bardzo szybko wszedł, szybko strzelił bramkę. Dobra zmiana. Oko trenera bardzo dobre. No i mamy remis. Niestety 83 minuta. To będzie jego druga albo trzecia akcja, naprawdę groźna. Odbija mu się piłka pod nogi po raz pierwszy. Ładnie tutaj rozklepał, no tutaj nie mogę nic powiedzieć. No i niestety strzela na 2-1 i przegrywamy to spotkanie. Brak podłączonego kontrolera. Jeszcze mi się kontroler rozładowywał, także. Nie, to nie było.
był rage quit, nie rzuciłem kontrolerem gdzieś w ścianę, bo tak szkoda 100 zł gdzieś tam w ścianę rozwalić. No i przegrywamy to spotkanie, już przechodzimy do ostatniego, które dzisiaj przed nami. Sprawdźmy, jaki będzie miał skład przeciwnik. Sorry, że tak krótko, no ale widzicie, sam pokazałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć meczów, no to jest trochę czasu, tak? To jest prawie godzina nagrywania. No i przeciwnik ma całkiem niezły skład. Tutaj każdy już ma swoją formację, każdy ma swoją pozycję, więc powinno być ciężko. I też tak było. Przeciwnik w sumie dominował to spotkanie, ale Diego Costa dostaje piłkę, mija sobie tutaj, strzela, piłka spada pod nogi Marina, ten z pół voleja strzela i wygrywamy 1-0 i to było na tyle w tym odcinku. Także jeżeli Wam się podobało, łapka w górę, mam nadzieję, że awans do drugiej niedługo będzie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie.